Hej się na wszystkim tutaj Alessandro i witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojej kariery Manchesterem United w FMie 2015 Dzisiaj dwa ostatnie mecze rundy jesiennej, czyli meczy na własnym stadionie na Old Trafford z Benjaminkiem Middlesboro oraz spotkanie z Leicester City na początek oczywiście meczy z Borough, aktualnie 19 drużyną ligowej tabeli. Oczywiście tradycyjnie nasz odcinek rozpoczniemy od przypomnienia tego co działo się poza Waszą uwagą, czyli Czyli pomiędzy odcinkami. Zatem, oczywiście, ostatnio widzieliśmy się na dwóch meczach z dosyć groźnymi i klasowymi rywalami: Remis, Atletico, Madryt na Estadio de Madrid, tak się nazywa, albo po prostu Estadio Vicente Calderon, jak również nazywany jest ten stadion, chyba że to jest już po prostu nowy obiekt, tego tak naprawdę nie wiem. Być może jest to już, aha, tak jest, bo rok budowy 2015, zatem już tutaj zespół Atletico nie rywalizuje na. Vicente Calderon, a właśnie na nowym obiekcie o nazwie Estadio de Madrid o pojemności 70 tysięcy widzów. To tak jako ciekawostka. Zatem oczywiście powracamy do omówienia tego spotkania. Zremisowaliśmy tutaj 1 do 1 Angel Di Maria i Mario Mandzukic autorami bramek. No i oczywiście to ten remis zakończył naszą rywalizację w fazie grupowej piłkarskiej Champions League. No i przypomnimy tutaj jeszcze oczywiście przed Wami już przed Wami już właśnie pary 1 8. finału, które za chwilkę zaprezentuję, ale jeszcze powróćmy na chwilkę do fazy grupowej. Oczywiście to był jedyny remis w rozgrywkach grupowych w naszym wykonaniu 5 zwycięstw. No i oczywiście z pierwszego miejsca awansowaliśmy do 1-8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. No i wciąż mamy szansę na powtórzenie mojego wyniku sprzed roku, gdzie wraz z Chelsea udało mi się wygrać całą Ligę Mistrzów. Zatem teraz właśnie jeszcze raz zobaczmy sobie te mecze 1 8 finału, zatem... Takie tutaj pary zostały rozlosowane również oczywiście pomiędzy odcinkami. Manchester City trafił na Fenerbahce, Atletico na Liverpool, Inter, Chelsea, całkiem ciekawa para. Również pasjonująco zapowiada się starcie Romy z Realem Madryt, FC Porto gra z Barceloną, Napoli z Olympikiem. No, chyba najciekawsza para tych meczów jednoiosłym finału, czyli starcie Juventusu z Bayernem Monachium. My natomiast mieliśmy dosyć dużo szczęścia w losowaniu, ponieważ trafiliśmy na rumuńską stiałem Bukaresz z Tutaj można, mo, można zaryzykować stwierdzenie, że obok właśnie Fenerbacze to Stiała jest takim najsłabszym, teoretycznie oczywiście zespołem w całej stawce drużyny, które awansowały właśnie do tego etapu rywalizacji. Zatem to jeszcze oczywiście tak przy okazji zobaczymy sobie wszystkich strzelców do tej pory Ligi Mistrzów Robert Lewandowski na czele tej klasyfikacji. 8 goli już w tym sezonie polskiego snajpera, 28 lat, 35 milionów funtów wartości. No naprawdę piłkarz, którego myślę, chciałaby mieć w swoim składzie każda drużyna w Europie, każda drużyna na świecie, no natomiast drugie miejsce w klasyfikacji szaleców Wayne Rooney, niezawodny, już 31-letni Anglik również tutaj dotrzymuje kroku najlepszym snajperom piłkarskiej Champions League, ciężko mi tutaj policzyć ile już w w ogóle bramek w Lidze Mistrzów Małej Runnej no ale na pewno tutaj goni, goni tych czołowych strzelców jeżeli chodzi o piłkarzy którzy jeszcze tutaj w Lidze Mistrzów występują, którzy wciąż mają właśnie aktywne kariery i którzy swoje dorobki jeszcze mogą podwyższyć Leo Messi tylko 6 trafień no i również Radamel Falcao 6 goli, natomiast jeżeli chodzi o asystentów no to Mateo Kovacic oraz Neymar to są dwaj najlepsi zawodnicy w całej Lidze Mistrzów pod tym względem Również Andrzej Perpetlia, właśnie zawodnik stiały, ma na swoim koncie 4 asysty już w tym sezonie piłkarskiej Champions League. Zatem tutaj już kończąc wątek Ligi Mistrzów, właśnie ze stiałą Bukaresz się zmierzymy. Oba te dwa mecze obędą, odbędą się, rzecz jasna, dopiero na wiosnę. Pierwszy mecz na National Arena w Bukareszcie to będzie 8 lutego, natomiast rewanż tutaj wróżony jest na 28 lutego mecz na Old Trafford. No i miejmy nadzieję, że to już w tym pierwszym meczu uda nam się zapewnić na tyle dobrą zaliczkę. Na którą udamy się właśnie 20 dni później No i teraz oczywiście spotkania ligowe Które właśnie rozegrane zostały pomiędzy odcinkami Na początek starcie z Reading Starcie z Reading, które ledwo udało nam się zremisować 1 do 1 na Madejski Stadium Po golu Daniela Williamsa Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy Gospodarze prowadzili aż do 91 minuty Gdzie niezawodny Adnan Januzaj Dał nam jeden punkt To już była, moi, moi drodzy, jak zapewne dobrze wiecie Druga taka sytuacja druga taka sytuacja w tym sezonie gdzie Adnan Januzaj ratuje nam skórę w ostatnich sekundach meczu. Wówczas były to gol na wagę trzech punktów meczu z Aston Teraz tylko na remis na Madejski Stadium. w Reading później ćwierć finału mecz Capital One Cup. Tutaj jak widzicie dałem pograć kilku rezerwowym m.in. innymi Daily Blind, oczywiście Victor Valdez, Chris Smalling, Johnny Evans także, także oczywiście Ander Herrera, który też nie zawsze grywa w pierwszym składzie, no i oczywiście Richario Zivkowicz w ataku, który dosyć szybko doznał konduzji, musiało opuścić boisko, a zastąpił go Wayne Rune. Właśnie oni tutaj wybiegli na murawę od pierwszej minuty, no i gole padały dopiero w drugiej połowie. Nani i Wayne Runy z rzutu karnego zapewnili nam awans do półfinału, gdzie zmierzymy się w z zespołem West Bromwich Albion no i tutaj oczywiście również mieliśmy podobnie jak w Lidze Mistrzów sporo szczęścia w losowaniu ponieważ w drugą parę półfinałową tworzą Manchester City oraz Tottenham tak więc kto wie kto wie przez ostatnie dwa lata wygrywają Capital One wraz z Chelsea być może uda mi się to trzy, trzeci raz z rzędu tym razem w barwach Manchesteru United. Później jeszcze dwa spotkania ligowe u siebie. Gładkie zwycięstwo ze Stołk. Dwa gole na niego i trafienie Wayna Runeja. No i dosyć ciężkie spotkanie obfitujące w dużą ilość goli na St. James's Park w Newcastle. 3-3. Sisoko, Kabea i Papi Sisę strzelali gole dla gospodarzy. Dla nas dwukrotnie trafił Falcao. Raz także gola zdobył Wayne Runey. Warto tutaj oczywiście zauważyć, że Wayne Runey trafiał do siatki rywali w trzech ostatnich spotkaniach z rzędu. Teraz natomiast ten mecz z Middlesboro, aktualnie Middlesboro na 19. miejscu w ligowej tabeli. Jeszcze raz tutaj zerknijmy sobie, o może z takiej perspektywy, na klasyfikację Premier League Chelsea na prowadzeniu 36 punktów, no ale Chelsea ostatnio straciła 2 punkty w meczu u siebie z West Bromem, remisując 1 do 1 no i to sprawiło, że tylko dzięki lepszej różnicy, różnicy goli, tutaj zespół Deblus tutaj góruje nad nami, my natomiast mamy 36 punktów, tyle samo właśnie co lider, już Depczy nam po piętach. Rywals zamiedzy, czyli Manchester City zespół The Citizens, ma tylko punkt stracy do nas. Arsenal jest na miejscu czwartym, ma punktów 32, no a czołową piątkę zamyka Liverpool z 28 punktami. Natomiast w strefie spadkowej dzisiaj dwa zespoły, z którymi się zmierzymy w dzisiejszym odcinku, czyli Leicester City, miejsce 18, Middlesbrough, miejsce 19, 11 punktów i zamykający tabelę West Ham United tylko i wyłącznie z 9 punktami. Czas teraz, moi drodzy, na ustalenie składu właśnie na spotkanie z z zespołem Middlesborough, jak widzicie 72 000, ponad 72 tysiące widzów dzisiaj zasiądzie na trybunach Old Trafford w meczu z Benjaminkiem z Borough, tak więc no, dzisiaj oczywiście jesteśmy zdecydowanym faworytem, tak więc no niemal naszym obowiązkiem będzie sięgnięcie w tym spotkaniu po 3 punkty, zerknijmy sobie tutaj na ustawienie personalne w bramce oczywiście pozostanie Dawid De Gea na prawej stronie obrony w miejsce Chrisa Smallinga, Kyle Walker, środkowi obrony to Phil Jones i Marcos Rojo. No oczywiście tutaj któryś z widzów zadał mi pytanie, dlaczego nie stawiam bardziej na Marcosa Rojo, e, nie, a cały czas stawiam na Phila Jonesa, który nie zawsze spisuje się dobrze, który często łapie kartki. No ale powiem szczerze, że Phil Jones również jest dobrym piłkarzem, co udowadnia w ostatnich meczach, tak w zasadzie licząc od meczu z CSKA Moskwa w Lidze Mistrzów tylko w spotkaniu z Reading zagrał słabo e, Phil Jones wszystkie pozostałe spotkania Zagrał na naprawdę bardzo wysokim Poziomie, natomiast dzisiaj w jego miejsce Wybiegnie Jan Fertongen Który również ostatnio spisuje się dobrze A nie dość na tym, że gra dobrze W defensywie, no to jeszcze strzela gole Również spójrzcie na fantastyczną formę W ostatnich meczach Jana Fertongena No i naprawdę myślę, że warto Byłoby dać mu dzisiaj szansę, zwłaszcza, że W spotkaniu z Newcastle Belk odpoczywał, jego partnerem będzie Oczywiście Marko Zrocho, z lewej strony Luke Shaw, w środku damy szansę dzisiaj Markizio który zastąpi Andera Herrerę. tutaj Hiszpan sobie troszeczkę odpocznie zastąpi na ławce rezerwowych Richa i Roziwkowicza, tak więc i Markizio i Fernando będą tworzyli tę dwójkę środkowych pomocników Nani oraz Angel Di Maria na skrzydłach w środku jako ofensywny środkowy pomocnik Juan Mata natomiast myślę, że spokojnie możemy dać szansę Runejowi od pierwszej minuty kosztem Radamela Falcao, który myślę, że może pojawić się ewentualnie w drugiej połowie Radamel Falcao to również piłka, który ostatnio Błyszczy dobrą formą, no ale nie zawsze tak jest, bo na przykład w meczu z Reading zagrał słabo, natomiast w spotkaniach czy z Liverpoolem, co zapewne dobrze pamiętacie, ponieważ to oglądaliście w poprzednim odcinku, i również w meczu z Newcastle zdobył dwie bramki kolumbijczy. Tak więc tak sobie tutaj zostawimy. Może jeszcze Phil Jones w miejsce Chris'a Molinga na ławkę rezerwowych, no i takim składem rozpoczniemy sobie to spotkanie. Zgłaszamy za tym zespół, no i przechodzimy już do tego ekranu przedmeczowego. Jak widzicie, jesteśmy zdecydowanym faworem rytem starcia z Middlesbrough. No, Middlesbrough jeszcze nie tak dawno śrubowało niechlubną serię siedmiu porażek z rzędu. Później dwa spotkania zakończone przez ten zespół bez porażki. Najpierw remis, o ile dobrze pamiętam, z Arsenalem. Następnie zwycięstwo z chyba Leicester. Tak, jeszcze tutaj może. Potwierdzimy sobie to wszystko. Tak jest, do, nie, przepraszam, remis z Newcastle, nie z Arsenalem, no ale zwycięstwo z Leicester, tutaj już dobrze pamiętałem, no widzicie tutaj bezpośrednio po meczu ze mną. Zespół, zespół Middlesbrough jeszcze zmierzy się z Arsenalem, tak więc naprawdę dwa trudne spotkania przed podopiecznymi Roberto Di Matteo. No i kontynuujmy sobie zatem i przyjrzyjmy się tutaj jeszcze ewentualnie składowi dzisiejszych gości. Takie dosyć znane nazwiska to oczywiście Joan Goffron, były piłkarz Newcastle, były piłkarz także Bordeaux, wychowany Kekon, tak więc całkiem ciekawy zawodnik. No i również Ayala to jest piłkarz, którego pamiętam jeszcze, kiedy prowadziłem w którejś z poprzednich wersji FMA właśnie Middlesboro, bo tutaj ten piłkarz gra już dosyć długo w tym klubie, tak więc Daniel Ayala, były piłkarz, który wychowany w Sewilli, piłkarz, który próbował przebić się w Liverpoolu, jednak na jakoś nie za bardzo. Tutaj zrobił karierę na Enfield, no i właśnie w tym momencie występuje w zespole Middlesbrough. Również Daron Gibson, piłkarz znany z występów, czy to w moim Manchesterze United, którego chyba jest wychowankiem, tak jest, czy właśnie w Evertonie, gdzie ostatnio występował. No i teraz od tego sezonu piłkarz właśnie Middlesbrough. No i już przechodzimy do instrukcji dotyczących rywali. Prosimy oczywiście o poradę tutaj Nikiego Bata tradycyjnie. Tutaj były piłkarz Manchesteru zawsze dobrze nam doradza. No i jeszcze nasi kibice no tutaj e, wierzą w nas, nie możemy ich zawieść. No tutaj... Ta rozmowa motywacyjna przeprowadzona przez mojego asystenta Reina Gigsa na niewiele się zdała, no ale tutaj już moja rozmowa motywacyjna całkiem fajnie wyszła. Jak widzicie, morale jest w zespole całkiem wysokie. Warto przełożyć to dzisiaj na bardzo dobry wynik na Old Trafford. Rozpoczynamy. Pan Phil Doet tutaj dał znak do rozpoczęcia tego spotkania i atakujemy już bramkę Middlesbrough. Pierwsza akcja. Kyle Walker. Jest Markizio. Markizio. Świetne przerzucenie. Kyle Walker. No ale niestety tutaj jak widzieliście na dole ekranu Peter Boczny podniósł rągiewkę i były piłka Tottenhamu na pozycji spalone. Już pierwsza żółta kartka, ukarany Jan Fertongen. No i spójrzmy na wyniki. Tutaj sensacyjnie Chelsea przegrywa z Queens Park. Manchester City tam chyba też przegrywa. Uwaga, Marco z jeszcze. Była okazja, dobra interwencja golkipera. Dzisiejszych gości jeszcze. Okazja, jeszcze próba dobitki strzału z Marco Saroko niestety niecelna, nieudana, nie doszedł do strzału żaden, żaden z naszych zawodników. Jeszcze Di Maria, no i doświadczony bask Daniel Aranzubia bez problemu radzi sobie z tym słabym strzałem naszego piłkarza. Dzisiaj w pierwszym składzie postanowiłem dać szansę Angelowi Di Marii posadzić na ławce Adnana Januzaja, który no tutaj powiem szczerze dosyć z powodzeniem rywalizuje o to miejsce w wyjściowym składzie z Angelem Di Marion. Natomiast doświadczony Argentyńczyk na razie stawiany przeze mnie jako ten pierwszy wybór. Uwaga jest dośrodkowanie Fernando jeszcze pędzi ile sił Markizio. Jest Mata, jeszcze troszkę Bilarda no i Daniel Ayala fauluje w polu karnym. Wayne'a Runeja no piłka tak przypadkowo trafiła do Anglika no i sam poszkodowany będzie mógł teraz wymierzyć sprawiedliwość jest taki piłkarski przesąd, który mówi, że piłkarze, którzy byli faulowani nie powinni wykonywać jedenastek jak będzie teraz z Wayne'em Runeje, mocny strzał czwarty gol rzędu w, w barwach Manchesteru united Wayne Runeja, no i mamy bramkę na jeden do Bramkę, która w 36 minucie otwiera wynik dywalizacji. Jeszcze no Tutaj próbujemy i za ciosem, ale dobrze obrońcy Middlesboro radzą sobie z tą akcją. Jest Markizjon, ładnie pokazał się Walker, do niego piłka, jest Nani, Nani, Runej, 2 do 0. No tutaj firmowa akcja Manchesteru United, zagranie na niego do Wayna Runeja. No ile już takich bramek w barwach Manchesteru strzelili dwa ci piłkarze. Tutaj jeszcze West Ham przegrywa z Manchesterem City 0-2. Ileż takich gramek ci piłkarze tutaj już wspólnie strzelili. Nine dokłada kolejną asystę. Jest najlepszym piłkarzem pod tym względem w Premier League. Tak więc jeszcze tutaj bardziej ten zawodnik podwyższa swoje statystyki. Do przerwy prowadzimy po dwóch trafieniach Wayne'a Rooney'a z zespołem Middlesbrough 2-0. Tutaj już próbują od początku. Drugiej połowy zaatakować bramkę Dawida De hey, zawodnicy gości. Makkej jest do. Jest hand do niego ta piłka. Teraz świetnie radzi sobie Luke show. show. naprawdę jeden z lepszych lewych obrońców, jakich ostatnio widziałem w fm Naprawdę piłkarz silny, piłkarz zdecydowany, piłkarz świetnie dośrodkowujący. Uwaga, Kyle Walker. Jeszcze tutaj mija niczym tyczki slalomowe rywali. Jeszcze Kyle Walker. na Nani jeszcze nie dał rady. No i ostatecznie potężne zamieszanie. Wybita piłka przez obrońców Middlesbrough na aut. No tutaj ja widzicie troszkę bezbarwnie Fernando i Markizio również jakoś specjalnie nie błyszczą moi dwaj środkowi obrońcy i Rocho i Jan Fertongen. No ale oni wcale tutaj błyszczeć nie muszą. Najważniejsze oczywiście jest to, że na razie nie tracimy bramek w tym spotkaniu. Luke Show, kolejna akcja. Manchesteru U-Wayne Potężny strzał, no ale Dian Aranzu bija pilnował tego krótkiego słupka, nie dał tutaj ustrzelić Anglikowi. Hat trika jest Fernando, ładne uderzenie głową, piękne dośrodkowanie, no i daje Aranzubia po raz kolejny uchrania swój zespół przed utratą Bramki. Tottenham obejmuje prowadzenie w meczu z Hal City w 60. minucie meczu. 71. minuta, czas na wprowadzenie jakichś roszad w tym spotkaniu. Dobry występ Di Marie, za tym może damy szansę Januzajowi, no i jeszcze ewentualnie jakąś jedną zmianę sobie przeprowadzimy. Kogo ewentualnie możemy wprowadzić na boisko Myślę, że Daily Blind w miejsce Fernando To będzie dobry pomysł Fernando dzisiaj jakoś specjalnie nie błyszczy Jeden groźny strzał po rzucie rożnym No ale strzał, który ostatecznie nie znalazł drogi do siatki Daniela Aranzubi I zatem moi drodzy dwie zmiany Które przeprowadzamy sobie w 72 minucie spotkania No i jeszcze z tą jedną rozszadą w zanadrzu no tutaj y, może teraz ją wykorzystamy, Newcastle y, przegrywa z y, Arsenalem 0-2, do 2, drugiego gola strzelił nasz były piłkarz, czyli Robin van Persie, natomiast y, teraz Falcao wejdzie w miejsce Wayna Rooney'a. Wayne Rooney, który oczywiście tutaj może zaliczyć to spotkanie do bardzo udanych, ponieważ zdobył dwie bramki zrobił co do niego należało reprezentant Anglii, no i podwyższył swoje konto bramkowe w tym sezonie w Premier League, zatem moi drodzy po jego bramkach prowadzimy 2 do 0 no i wszystko wskazuje na to, że takim oto wynikiem zakończy się to spotkanie, ponieważ mamy już doliczony czas gry do drugiej połowy, jeszcze świetnie tam Fertongen wygrał ten pojedynek biegowy z Gufronem, jeszcze, nie przepraszam to Guérin, jeszcze Fert Tongen, ależ kapitalnie to zrobił Belk, jeszcze piłka do Januzaja, rusza Adnan Januzaj tutaj jeszcze przewracany przez Gibsona, arbiter orzekł, nie faul, a Koniec tego spotkania, zatem 2 do 0. Bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Możemy oczywiście być zadowoleni. Zmiażdżyliśmy dzisiaj pod względem statystyk, strzałów, zespół Middlesboro. No i jak najbardziej zasłużenie zgarniamy 3 punkty w tym spotkaniu. Jak widzicie, niestety reszta faworytów również w swoje spotkanie wygrywała. Chelsea ostatecznie pokonała Queen's Park Rangers 3 do 1. City również wygrało na wyjeździe ostatnim w tabeli West Ham'em. W takim samym stosunku za tym 3-1 również Liverpool wygrał z Nottingham po golu Baluteliego jego 1-0 no i Arsenal również wygrał swoje spotkanie po trafieniach Chamberlaina, Oxleyda Chamberlaina oraz Robina Van Persiego zatem jeszcze rozmowa motywacyjna dziś się spekulowało na temat czy Nain zasłużył na nową umowę, no oczywiście przyszły mi tutaj taki news, że media zastanawiają się nad tym, czy podpisze nowy kontrakt z nim. natomiast nie zdecydowałem się jeszcze na zrobienie tego, ponieważ no, na nich chce zarabiać dosyć dużo, on w tym momencie zgarnia 90 tysięcy funtów tygodniowo, chciałby zarabiać o ile dobrze pamiętam, 145 tysięcy funtów tygodniowo zatem bardzo dużo zerknijmy sobie może w ogóle tutaj jak w ogóle podpisało wyglądałoby podpisanie nowego kontraktu 115 tysięcy Tyle chciałby zarabiać się ni Kontrakt do 2020 roku, zatem jeszcze na 3, 3 lata, 3,5 roku tak dokładnie. No a Nani ma już 30 lat, zatem myślę, że nie warto tutaj wiązać się tak długoterminową umową i to jeszcze z takimi zarobkami. Poczekajmy, może jeszcze wstrzymajmy się z tą decyzją. Kibice go uwielbiają, to oczywiście o... Juanie Macie, podobna sytuacja jak z Naniem, również z Anderem Herrera, również tutaj media zastanawiają się, czy Ander Herrera przedłuży kontrakt z Manchesterem United, no oczywiście mogę szczerze powiedzieć, że ten zawodnik na przedłużenie kontraktu zasługuje, bo naprawdę bardzo dobre występy w tym sezonie zaliczył co prawda tylko 12 meczów, ale strzelił w nim 4 bramki, zaliczył 4 asysty i dwukrotnie był graczem meczu, zatem myślę, że Bask również zasłużył na nowy kontrakt, ale z tą decyzją również jeszcze się wstrzymamy, oczywiście kilka słów o, o piłkarzu meczu z Middlesbrough, czyli oczywiście Wennie Runeju. Dwa trafienia tego zawodnika naprawdę świadczą mojego w wysokiej formie. No i cóż moi drodzy, kontynuujmy sobie. Zatem już niedługo 1 stycznia, początek okienka transferowego, zime, zimowego okienka transferowego. No i tak się zastanawiam, czy tutaj mój klub potrzebuje jakichkolwiek wzmocnień. Powiem wam szczerze. Jeszcze tak głębiej się nad tym nie zastanawiałem. Najbardziej taką pozycją, która myślę pasowałoby wzmocnić będzie prawa pomoc, ponieważ tam w razie kontuzji na niego, tutaj przedłużamy, przedłużamy wypożyczenie Wilsona do Bristol City, w razie kontuzji właśnie na niego, no będziemy mieli spory problem z obsadzeniem prawej flanki. No i myślę, że prawy pomocnik to byłaby taka pozycja, którą należałoby tutaj wzmocnić. No ale cóż z tego moi drodzy, skoro niestety w tym momencie mój budżet transferowy wynosi tylko 8 milionów funtów mimo że klub naprawdę jest bardzo bogaty bo w tym momencie na stanie konta mamy aż 113 milionów funtów zatem naprawdę bardzo wielkie pieniądze w kasie klubowej Manchester United no i cóż budżet do wykorzystania Procent do wykorzystania w tym momencie wynosi całe 100%. To świadczy oczywiście o bardzo dobrej kondycji finansowej klubu. No ale powiem Wam szczerze, że może udałoby się ewentualnie złożyć prośbę do zarządu, aby ten budżet transferowy został zwiększony. Zobaczmy, czy jest taka możliwość w ogóle finanse, zwiększenie budżetu transferowego. No może się uda, zobaczymy. Avram Glazer to nie jest raczej człowiek, który bardzo chętnie szasta pieniędzmi, to udowodnił nam już niejednokrotnie, aby wzmocnić wszystkie formacje, które tego wymagają. No myślę, że to byłby dobry argument. Co jeszcze możemy powiedzieć? Klubowi grozi stagnacja, nasi rywale uprzątają nas wyścigą najlepszych zawodników. No myślę, że to byłoby to byłby dobry argument wystarczającymi funduszami, no wiedziałem, że tutaj Avram Glazer tak powie, no ale za chwilkę spróbujemy go jakoś tutaj jeszcze jednym argumentem przekonać, daleko za naszymi rywalami, no zawsze stosuję ten argument i powiem Wam szczerze, że bardzo często działa, zobaczymy, na odpowiednim poziomie nie widzimy postaw do zaakceptowania Pańskiej prośby, nie jestem zadowolony, ale... Jestem w stanie to zrozumieć. Dobra, zatem niestety Avram Glazer nie da nam dodatkowych funduszy na transfery. Cóż, trudno. Musimy sobie radzić z tym, co mamy. Zatem, moi drodzy, może tutaj nie, nie będę już w kółko przewijał, właśnie kolejnych dni. A po prostu zobaczymy się 31 grudnia na spotkaniu wyjazdowym na. King Power Stadium przeciwko Leicester City. Moi drodzy, witam Was serdecznie z powrotem. Mamy 31 grudnia 2016 roku. Polski menedżer Roku właśnie taką nagrodę otrzymałem w ostatnich dniach roku 2016. Oczywiście jak tutaj napisane jest w tym newsie właśnie za pracę z zespołem Chelsea, za to co wszystko co osiągnąłem z zespołem właśnie otrzymałem nagrodę Polskiego menedżera Roku. Tutaj po raz pierwszy z tego co widzę taka nagroda jest przyznawana no i właśnie trafiła na moje konto, z czego oczywiście bardzo się cieszę również jeszcze przed z rozpoczęciem nagrywania drugiej części tego odcinka otrzymałem propozycję z Adeleja blinda z PSG, natomiast tutaj zespół PSG chciał tą kwotę 12,5 miliona 12,25 miliona funtów rozłożyć na raty, natomiast ja tutaj chciałem za piłkarza otrzymać kwotę, którą jest po prostu wart, czyli 20 milionów funtów i taką też propozycję złożyłem Manchesterowi, Boże, złożyłem PSG, no i zobaczymy czy zespół ze stolicy Francji tą propozycję zaakceptuje i będzie w stanie wyłożyć taką kwotę za reprezentację, Holandii. Natomiast w tym momencie jesteśmy już w ostatniej 19 kolejce angielskiej Premier League. No i za chwilkę rozegramy sobie spotkanie, które będzie zamykało tę serię spotkań, czyli mecz na wyjeździe z Lisami, z Leicester tutaj oczywiście już wyniki pozostałych spotkań, City wygrało swoje spotkanie, Chelsea również, tak więc no musimy oczywiście i my dotrzymać kroku rywalom, ponieważ w tym momencie spadliśmy na trzecie miejsce w tabeli, no ale oczywiście mamy mecz zaległy no jeżeli go wygramy, no to rzecz jasna dalej będziemy mieć tyle samo punktów co Chelsea, no i przegonimy Manchester City, tak więc him Pan Lee e, Prober będzie arbitrem głównym tego spotkania na King Power Stadium. Dzisiaj ponad 31 tysięcy widzów. No i na pewno będzie dzisiaj ciężko. No ostatnio e, z różnym skutkiem wiedzie nam się na e, wyjazdach, jak widzieliście, e, i remis z Atletico, i remis z Reading, i remis z Newcastle. Także nie tylko z tymi lepszymi klubami, ale również z tymi dużo e, teoretycznie słabszymi od nas. E, również zdarza nam się gubić punkty, tak więc musimy tutaj być bardzo czujni. No i od pierwszej do ostatniej minuty zaatakować zespół. E, dzisiejszych gospodarzy, tak więc rozpoczynamy ten mecz w bramce Davide Hea, dalej Walker, Fertongen, Rojo i Luke Shaw może w miejsce Rocho dzisiaj zasiądzie który zasiądzie na naftę rezerwowych i troszkę sobie może odpocznie, wejdzie Phil Jones no i będzie dzisiaj partnerem w środku obrony Jana Gena w drugiej połowie, w drugiej linii przepraszam, zobaczymy Andera Herrera za Claudio Marchisio no i na skrzydłach oczywiście Nani także Di Maria także Juan Mata, no i Wayne Rooney w ataku myślę, że tutaj tak dobrego kwartetu raczej zmieniać nie będziemy kwartet, który zapewni nam oczywiście zwycięstwo w ostatnim meczu z Middlesbrough, tak więc myślę, że podobna historia może zdarzyć się i w spotkaniu z Leicester, no jak widzicie powraca już do zdrowia Mateo Kowalczyk, piłkarz, którego bardzo nam brakuje piłkarz, który ostatnio dosyć długo leczył kontuzję, której nabawił się niestety w meczu Ligi Mistrzów przeciwko CSKA Moskwa, no i od tamtego czasu cały czas nie może dojść do pełni zdrowia, niestety do kontuzjowanych czego nie powiedziałem Wam w pierwszej części dzisiejszego odcinka dołączył również Richairo Zivkowicz, młody Holender, jeszcze 9 do 12 dni będzie pauzował z powodu naciągniętego ścięgna podkolanowego, tak więc tego młodego zawodnika również, niestety, na razie z kadry meczowej musimy wyłączyć. Tak więc takim składem, sobie to spotkanie rozpoczniemy. Wśród rezerwowych również jakichś tam większych zmian nie będziemy robić. Ewentualnie może Chris Smalling w miejsce w miejsce Markosa Rocho. Marcos Rocho obejrzy dzisiejszy mecz z trybun. No, ważne, aby odpowiednio rotować tą, tą, tym składem, aby po prostu oszczędzać siły poszczególnych zawodników, tak aby no, gdzieś nie nabawiali się tych kontuzji, których główną przyczyną jest właśnie nie tylko ostry trening, ale również przemęczenie poszczególnych zawodników. Tak więc ja czytałem w ogóle taki artykuł na cmref.com, gdzie właśnie był ten artykuł poświęcony kontuzjom w naszym zespole. Jak ich po prostu unikać, w jaki sposób rotować składem, w jaki sposób dokonywać zmian. Tam naprawdę bardzo wiele ciekawych rzeczy można się doczytać, no i właśnie jedna z porad mówiła o tym, aby odpowiednią rotację składem stosować, oczywiście nie narażając się na wystawienie na tyle słabego składu, żeby gubić punkty, tak więc myślę, że dwóch, trzech zawodników w każdym meczu możemy sobie wymieniać, mamy oczywiście na tyle klasowych piłkarzy, aby to czynić. Zatem ostatni mecz rundy jesiennej w Premier League, spotkanie przeciwko Leicester City, które widzicie dzisiaj takim troszkę defensywnym, nieco ustawieniem, z czwórką obrońców, piątką pomocników i tylko jedynym wysuniętym kramariciem na, na, na tak zwanym desancie. No i zerknijmy może na skład zespołu gospodarzy w bramce. Kasper Schmeichel dalej, Rishi De Lae, Luke Moore, Ryan Bennett, Aaron Creswell. Druga linia to Aiden McGiddy, Daniel Drinkwater, Matty James, no tego piłkarza akurat średnio kojarzę, Jack Colback i tego piłkarza również słabo znam Jimmy Durmas, Szwed no i w ataku oczywiście Andrzej Kramaric takie ustawienie dzisiaj desygnował na Murawę menedżer gospodarzy Nigel Pearson oczywiście znów Niki Bat w roli głównej jeżeli chodzi o instrukcje dotyczące rywali zagrajmy tak jak w ostatnim meczu no warto byłoby tutaj oczywiście sięgnąć po 3 punkty potraficie grać znacznie lepiej Dajmy dzisiaj zwycięstwo naszemu zespołowi, no i oczywiście musimy to uczynić tak, aby wciąż być w tym samym ścisłym czubie angielskiej ekstra klasy i abyśmy oczywiście nie tracili dystansu do rywali w walce po Mistrzostwo Anglii. No już widzicie, że dosyć słaba kondycja niestety Andera Herrery. Angel Di Maria jeszcze ukarany żółtą kartką i uwaga, bo pierwsza okazja gospodarzy w tym meczu. No ale Fernando, mamy szansę na kontrę. Jest Wayne Rooney. Ładnie przyjął piłkę Anglii, ale powstrzymany przez Arona Cresuela. Jest Jack Colback, No i gra niestety tutaj Zakończyła nam te akcję jeszcze jakaś kontuzja Fernando. Chyba będziemy musieli zmienić tego zawodnika, ale to uczynimy sobie może za chwilę, ponieważ teraz mamy akcję. Jest Nani, ładnie tam powalczył. Portugalczyk, ale Fernando zagrał bardzo źle wprost pod nogi byłego zawodnika, notabene Manchester United, czyli Riciego de, de la Eta. Teraz świetnie Phil Jones, kapitanie od, od tej piłki. Kramaricza. jest Mata, Wayne, Rooney Pokazuje się Nani, jeszcze do tyłu piłka do Fernando. Fernando jest, Juan mata, ładne zagranie Di Maria, no i strzał wyłapany przez Kasper, Kaspera Schmeichela, bardzo ładna, koronkowa akcja naszej drużyny, niestety niezakończona strzałem na bramkę, jeszcze Manchester United atakuje Ander Herrera, Nani, okazja, jeszcze Wayne Rooney, ależ kapitalnie Kasper Schmeichel teraz miał okazję do dobrej interwencji syny słynnego bramkarza Manchesteru Petera Schmeichela. No i teraz musimy sobie zrobić zmianę, ponieważ no, widać, że ten uraz Fernando to nie jest coś drobnego, zatem Claudio Marchizio w miejsce, w miejsce właśnie Fernando. No i... Eee, właśnie już pierwsza zmiana niestety wymuszona, jeszcze w pierwszej połowie musieliśmy tę zmianę wykonać, no i jest akcja gospodarzy, ale dobrze odzyskał Under Herrera, jest Nani, pokazuje się Juan Mata, eee, wciąż holuje piłkę eee, Portugalczyk, no ale niestety ten strzał bardzo, bardzo niecelny, wychowanka Sportingu Lizbona, jeszcze na Nani, jeszcze okazja, Nani pada w polu karnym, faulowany przez Matiego Jamesa, no i mamy rzut karny który prawdopodobnie będzie wykonywany raczej na 100%. Tak jest, przez Wayna Runeja. No i Wayne Runej stanie przed szansą strzelania kolejnej bramki. Piątej już z rzędu, w, pi w piątym meczu z rzędu. Uwaga, Wayne Runej bezbłędnie. No, żółty karne to on umie wykonywać jak mało kto. 1 do 0, 39 minuta meczu na King Power Stadium i czerwone diabły prowadzą po faulu na nim i wykorzystanym rzucie karnym przez kapitana naszej drużyny, Wayne'a Runea. Zatem do przerwy prowadzimy 1-0 w meczu z Lisami z Leicester. No i oczywiście nie wolno nam się zdekoncentrować, to jeszcze nie koniec tego spotkania, jeszcze drugie 45 minut musimy rozegrać w pewnym skupieniu. No i rozpoczynamy drugą część rywalizacji na stadionie w Leicester, 50. minuta już na zegarach my wciąż prowadzimy 1 do 0 wynik który tak naprawdę jest bardzo bardzo niepewny ponieważ w każdej chwili może się zmienić uwaga Ryan Bennett zagranie do Kramaricza ładnie przyjął piłkę Chorwat zagram do Nuna jest Nun pędzi tutaj lewą stroną do Mattiego Jamesa Mati James Jack Colback, Kramaric Daniel Dringwater Richie Delae tutaj akcja dwóch zawodników Manchester United, teraz oraz Richiego Delaeta, no ale na szczęście były zawodnik Manchesteru to nie jest rasowy snajper, no gdyby tam był Kramaric, pewnie byłoby jeden do jednego. no a tak, na szczęście udało nam się uniknąć straty gola, zatem mamy teraz, możemy sobie wykonać kolejną zmianę wejdzie Januzaj za Di Maria, Di Maria nie dość, że nie gra dzisiaj najlepiej, to jeszcze ma na koncie żółtą kartkę, tak więc myślę, że warto tutaj tego piłkarza sobie zmienić, no a rezerwowy na co dzień Adnan Januzaj może pokaże nam dzisiaj coś z, ze swojej fantastycznej dyspozycji. Uwaga Markizio, ależ bomba Włocha, no i było bardzo groźnie, ale kapitalna interwencja teraz Kaspera Smaichela, no genialnie wybronił to uderzenie naszego środkowego pomocnika Kasper Schmeichel. No i jeżeli zyska jakiekolwiek punkty zespół gospodarzy w tym meczu, no to głównie dzięki swojemu bramkarzowi. Uwaga, jeszcze Nun, jest Kolbak, próbuje przyjąć piłkę, Mata, jest King zablokowany, jeszcze Nun, jeszcze nie koniec, no i spokojna teraz interwencja. Dawida No Mieliśmy teraz troszkę problemów w defensywie, no ale na szczęście Dawid Dechey obronił to uderzenie. Jeszcze atakuje wściekle zespół gospodarzy. Aiden McGilly potrafi przyspieszyć fantastycznie Irlandczyk. McGilly, Kramaric. Niestety tym razem już nie udało się e, uchronić się naszego zespołu przed stratą bramki i w tym momencie zespół... E, gospodarzy wyrównujemy jeden do jednego. Niestety kolejna kontuzja tym, tym razem Nani, zatem Falkao w jego miejsce, Runej wejdzie tutaj na środek jako ofensywny środkowy, natomiast Mata powędruje na skrzydło Falka natomiast na pozycję środkowego napastnika. No i zobaczymy czy Kolumbijczyk w te ostatnie 15 minut będzie coś jeszcze tutaj zmienić w tym spotkaniu. Jeszcze 5 minut do zakończenia. No przenieźmy się tutaj na szarże. Może to coś pomoże jeszcze 2 minuty do zakończenia tego meczu. Jeszcze zróbmy troszkę inaczej. Przesuńmy Runeja na pozycję Cofnie tego napastnika, damy może tutaj mu pozycję klasycznej dziesiątki. Będzie tutaj oczywiście tuż za Falkao. Ostatnie dwie minuty tego meczu. Doliczony czas gry. Jeszcze rzuc autu. Niebezpiecznie. Rusza Juan Mata. Szkoda, że nie udało się przejąć jeszcze mur. Jeszcze wściekle zawodnicy Lester City. Kramaric. Kramaric nieatakowany, ale na szczęście udało się wybić piłkę. no Szkoda, że to wybicie takiej marnej jakości. I wciąż przejęli gracze Lester. Callback. King, Kramaric, Kramaric, ależ teraz mieliśmy mnóstwo szczęścia ponieważ sam na sam, oko w oko z Dawidem De stanął Kramaric, no ale na szczęście nie wykorzystał świetnej sytuacji reprezentant Chorwacji, no bo gdybyśmy stracili gola w doliczonym czasie z takim rywalem, no to byłoby naprawdę coś żenującego. Teraz przy piłkę Markizio. Ruszamy do przodu. Mamy jeszcze 3 minuty do końca tego meczu. Jeszcze Fertongen, Ander Arena. no Niestety gra nie pozwoliła nam już dokończyć tej akcji. Jeszcze jest Januza, jest Mata. Markizio zablokowany. Jeszcze nie koniec. Adnan, Januzaj, co zrobimy? Piłka przed polem karnym. No niestety, koniec meczu na King Power Stadium. Tylko remis w meczu z Leicester. Żaden w zasadzie z zawodników, może poza Chłanem Matą, jakoś specjalnie na plus się dzisiaj nie wyróżnił. No oczywiście, zagraliśmy dzisiaj poniżej oczekiwań. Zdecydowanie takie spotkania jak to powinniśmy wygrywać. No mieliśmy dzisiaj dużą, dużą przewagę, naprawdę, której niestety nie byliśmy w stanie przełożyć na. Em, na dobry wynik oczywiście piłkarzem tego meczu bez wątpienia będzie będzie bramkarz, tak jest Kasper Schmeichel, dzisiaj fantastyczny występ tego 30-letniego Duńczyka, tak więc wielkie brawa dla Kaspera Schmeichela, który jak widzicie w swojej karierze zwiedził naprawdę bardzo wiele klubów, ale już od 5 lat broni bar w Leicester City no i naprawdę całkiem niezłe występy czasem zdarza mu się tutaj, oś, tutaj notować zerknijmy jeszcze sobie na inne spotkania, niestety Chelsea wygrała gładko z Reading, no i dosyć niecodzienna sytuacja, hat środkowego obrońcy Gerego Kehila. No to naprawdę zdarza się piekielnie rzadko. Kiedyś pamiętam, był taki mecz, w którym Real Madrid, to już było bardzo dawno temu, grał z Saragosą mecz ligowy, no i tam trikiem popisał się Fernando Jero. Tutaj Gary Cahill oczywiście w świecie wirtualnym, również hat w meczu z Reading, tak więc bardzo dobry występ tego zawodnika, punkty gubi Arsenal, punktów nie gubi niestety City, nie gubi ich także Liverpool, który rzutem na taśmę wygrywa Southampton, tak więc no ci nasi rywale niestety troszkę się tutaj do nas zbliżyli, jeszcze kontuzja Fernando, która na szczęście nie okazała się zbyt groźna, tutaj również... Martinez, czyli oczywiście selektor reprezentacji Anglii, który te obserwował, a nie Hiszpanii przepraszam, który obserwował Deche oraz Mate, a także Mark Wilmot, czyli selektor reprezentacji Belgii, który przyjrzał się La Delaeta i Jana Fertongena. Tak więc moi drodzy, w dwóch ostatnich meczach tej rundy zwycięstwo oraz remis, tak więc no, wcale nie jest tak źle, aczkolwiek tutaj chciałbym, aby tych zwycięstw na wyjeździe było znacznie więcej, ponieważ Ostatnim razem wygraliśmy na wyjeździe w meczu z lig ligowym 1 listopada 2016 roku. To było w meczu z Hull City, zatem bardzo dawno temu już nie osiągnęliśmy zwycięstwa w delegacji. Czas to zmieni, zatem moi drodzy, najbliższa ku temu okazja będzie w meczu na Via Park przeciwko. Aston Villa. zatem moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. To wszystko, co przygotowałem dla Was, te dwa ostatnie spotkania ligowe. Zatem 18 i 19 kolejka angielskiej Premier League, czas na rozpoczęcie rundy rewanżowej. No i już na starcie wielkie spotkanie z Arsenalem, mecz z czwartą aktualnie drużyną ligowej tabeli. Następnie trzecia runda Pucharu Anglii z Notts County, dwa mecze ligowe z Aston Villą i Evertona, natomiast my, my zobaczymy się na dwóch meczach półfinałowych Capital One Cup przeciwko West Bromwich Albion najpierw mecz na Dehout Thorns, natomiast tydzień później rewanż na Old Trafford, stawką tego spotkania będzie mój trzeci finał Capital One Cup z rzędu dwa razy udało mi się ten puchar wygrać mam nadzieję, że zdarzy się to po raz trzeci, na dziś to wszystko bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku oczywiście wszelkiego rodzaju pytania, opinie i komentarze. Piszcie pod tym filmem. Proszę Was tylko, abyście unikali pytań typu e, pokaż polecenia, ponieważ to pytanie, ta prośba już jest pod niemal każdym odcinkiem. E, bardzo e, serdecznie zachęcam Was do regularnego oglądania moich odcinków, ponieważ co jakiś czas ja te polecenia Wam pokazuję. E, zatem, e, jeżeli będziecie chcieli oczywiście... E, pod opisem każdego z filmów będę umieszczał adnotację dotyczącą odcinka, w którym te polecenia pokazywałem, które możecie sobie oczywiście zobaczyć, to nie jest absolutnie żadną tajemnicą, jak również mój safe, zostałem poproszony również o to, abym udostępnił swojego safe'a, jeżeli ktoś ma takie... Jeżeli ktoś ma takie pragnienie, no to oczywiście piszcie do mnie, piszcie wasze adresy mailowe na moją prywatną wiadomość tutaj na YouTubie, i ja oczywiście w miarę możliwości te moje zapisy z gry będę wam wysyłał. Zatem na dziś to wszystko, co przygotowałem do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!